Siemanko, gołąbeczki. Dzisiaj mamy wtorek? Wtorek. Wtorek. Już mi się te dni troszkę pomieszały, bo z niedzielę miałem wolno. I dlatego tak mi się troszkę te dni pomieszały. Już jest 127 sztuk, dwie sztuki jeszcze dodatkowo zginęły. Ale wróciła dereszka. Dereszka wróciła, gdzieś była schowana. Jastrząb ją wypłoszył przede wszystkim i dlatego się gdzieś tam ukryła. 12 godzina, zaraz będę ganiał, sam zobaczę. Przyjechałem z roboty, karmiki pościutkę. Na razie na głodnego, zobaczymy jaki kierunek i jak co i jak. To co było, to wszystko ładnie wyżarły. No nie, tutaj tata wczoraj sypał, to tego nie wyżarły. Dwa Budapeszty zginęły mi podobno. Ludzie gadają. Co tam jeszcze ciekawego? No nic, chyba wczoraj cały dzień w robocie. Nie było kiedy nawet wypuścić, poganiać. Przyjechałem, dałem pić, jeśli pojechałem. Dobra, łapię, zobaczymy jak to będzie chodziło. Czy będzie chodziło. Pogoda jest dosyć ciepło, 13-14 stopni. Pada? Nie, nie pada, to przed tym deszczem jeszcze, bo może padać dzisiaj. Pogonia, może ktoś jest w domu? Zobaczymy. Marcina w dachu, kierunek. Marcin w robocie pewnie. Zobaczcie. Za każdym razem jakaś menda klepie, sklepuje. Ja już parę sztuk wyniosłem przecież tych samolotów. Winera wyniosłem, srebrniaków dwa wyniosłem. Tych korniatych żałobnika. I zawsze się jakaś menda trafi, która sobie będzie wracała. Nie wiadomo co robiła. Psuła stado. I tak nie potrafi. O, teraz może wpadną w końcu. Dobra, teraz się złapały w końcu. Wiatr dzisiaj niemożliwy. O, masz. No, Marcina w choinkach. No, także ciekawie by było. To 27 sztuk. Dwie sztuki nie chodzą. 126. I zobaczcie, ja je spędziłem przed chwilą, już by chciały siadać zaraz pewnie. Nie wiem, dziwne są. O. Nienaturalnie się zachowują. O. Wcierają, cholera go wie co robią. A jak po ścinie to chodzą 15 minut, 20 minut, pół godziny, 40 minut i tak do godziny. Wszystkie siadają, a twoje jeszcze chodzą. O, o, o. I co mu kurwa dolega? Garbatemu? Jasnemu? Samo kurde jest następny. O. To chyba ten ciemny co wrócił. Ja go dzisiaj przelotuję. On mnie strasznie denerwuje, frustruje. Może dzisiaj polecieć. Przynajmniej dzisiaj widać trochę, jak to słońce takie jest. Ładna pogoda, to gołębi nie widać. Telefon wariuje. W tym roku trzeba przyznać, nie chodzą tak jak w tamtym. W tamtym roku to szły naprawdę bardzo fajnie. Odchodziły, wypuszczałeś od razu. No teraz trochę tam Marcina po dachu srają.
i wrót, powrót. Oba, oba, moje ostatni kolega właśnie zauważył, no mam tak, oba, oba, pa. Dobra, pocztowe się pasą. Muszę zobaczyć, który to na składzie, jasny, nie wiem, czy to ta samica nie jest. Przychodzą i odchodzą, ale to żeby to było wysoko, a nie w drzewach. Wcieranie i tu u Marcina jeszcze. Tyle mają drzew, nie mogą sobie tam wcierać. O, o, o. Czuby. Dobra, wystarczy tego. Ostatnio z Adamem staliśmy, tak się patrzyliśmy. I on mówi, tak, no, no to tak. Powiem ci, że bardzo mało ich masz. Ja Adam, zobacz, z kim ja ścinę dawałem. Ja już ze wszystkimi ściny miałem w tym roku. Nawet z Łukaszem ostatnio w tej poszwórnej tam się złapały. Że tak powiem. Cały czas u mnie wojny i się wytłukło, ale czy to żal jakiś? Nie, żal by było, jakby się ganiało samemu, nudno by było, chociaż tak jak oglądam filmy Andrzeja, no to powiem wam, że czasami mu zazdroszczę, że tam nie ma z kim ganiać, bo może sobie dobrać gołębie jakie chce, robić z nimi co chce, teraz gania na przykład. I się oglądałem filmik z tego rozpędzania. Przecież jak ja bym tak przytrzymał, teraz rozpędzał, to... O właśnie, kargul by miał takie żniwa, że... Ja bym nie mógł zostawić szmaty na budzie i tak ganiać sobie po prostu, żeby chodziły 30-40 minut świeżo rozpędzane gołębie, bo przecież kargul by mnie tu zniszczył. A u mnie to jest tak, że każda sztuka się liczy. Każda, nawet jakiś kocwaj, jak złapiesz sąsiadowi czy sąsiadci. To jest Tomka po prostu. Albo sąsiada. Już nie chodzi o to, ile on jest wart, ile co. Ale po prostu to jest gołąb Tomka. Rozumiecie? Chyba. Ale ten ciemny jest taki. Jeden. O, 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 tu na dole. Słabszy. I znowu wcierają. U Marcina wcierają, odchodzą, przychodzą tu i... Nadgołębniki znowu tam idą w dół. Dobrze, śruby nie robią. Pf, pf. Ale widać, energię mają. I powiem wam, że one się rozpędzają w miarę chodzenia. Jak ostatnio, jak je spędziłem jeszcze raz w nocy, znaczy w nocy przed wieczorem, po tych ścinach wszystkich. Jak nie chciały chodzić, to nie chciały, ale jak zaczęły, to wam powiem, że... Coś niesamowitego, jak pocztowe, na wprost, kurde. I wtedy mi dwa Budapeszty prawdopodobnie zginęły. A wracając do kargula, no nie ma już go. Żegnaj kargul za rok. Nałapał ze 20 pewnie młodych, poklejone siedzą tam. Komuś chciał oddać podobno 50, a Marcin mówił, że chciał mu oddać z 50 sztuk. No ale to poklejone wszystko. Nawet mojego młodego sobie wyobraźcie łyska. Nawet ten chłop ma 70 parę lat. Co tam z nim wojować? Niech się cieszy życiem. Samoloty. Zobaczymy, jak wy usiądziecie. To jest tak zwany dosiad. One przychodzą tak. To się go puszcza. Moją kalekę. Ten dosiad powinien usiąść, a mój dosiad nie siada, tylko poleciał na dom. Widzieliście, jaki piękny dosiad? A tu mam drugiego, nieszczęśliwego. O nie, nie usiadł na dom. Oba, schodzą, schodzą, cicho. Widzicie, moje dosiady są za silne. Dobra, ten nie trafił na budę. Trafi, trafi? Trafił. A tamten wpadł głębiej i chodzi.
ale dołem chodzi, widzicie? Powinien je tutaj obniżyć. Dobra, cicho, abyś na budę tylko usiadł. Usiadł. A, ten ciemny coś mu jest, co przyleciał. Bo też usiadł. Także moje dosiady są niewypałe. No, ale już jastrzębia zapomniały. Także gitara, przynajmniej usiadła. Proso posypane, żeby sobie... A to co to, kurde? Się schowało za komin? Muszę to zobaczyć. Herbóweczka cały czas jest. Nie wystawiałem jej nigdzie. Może takie sobie zacznę chować teraz. Tego miałem wynieść, zapomniałem go, wrzuciłem tu, lata na razie. Lata! Siedzi. No i cztery pocztowe. Pocztowe. 13:30. Niech sobie polatają troszkę. Obcy Budapeszt jest. Chodził wcześniej, też widziałem. Pobiorą go czy nie? O, 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 tu jest wyżej. Pobrały. No ciekawe, czy się z nimi utrzyma. One wypuszczone, świeże. Nie, już odskakuje. Już odbija. Straszny wiatr. Nienawidzę wiatru. Zawsze wam to powtarzam. A ostatnio ciągle wieje. A Budapeszt jest tu. Tamtych nie będę ruszał. Trzynasta trzydzieści. Wcześniej robotę pokończyli. A to w ogóle mi się tu pukło. Nie wiem, czy ten Budapeszt jest obcy, czy go nie ma. Fajnie dawał. Zobaczcie, co pocztowe robią. Jest tu jego sporo. I czerwony znowu został. Może pocztowe tak zjadą sobie, usiądą, byle jak. Proszę bardzo. To będzie lepiej. Ja się tamte zaraz złapią z jego. O, teraz kręcą się w nie. No bo przy samej budzie się chcą złapać. Tu nic nie ma? Ten ciemny taki dziwny przyklepał. O, 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 cicho, zaraz zobaczymy. Podejrzane. Nie. Siadajcie, siadajcie. Jest ciemny. Dwa ciemne są. O. Uciekają. Kurde. Widzicie, jak się boją troszeczkę? Się mijają w samym dachu. Nie poszły te ciemne, jeszcze są. Jest jakiś bocian chyba. A mnie to moje pocztowe, mówię bocian. Kurde.
U Marcina też moje były dwa. O, proszę bardzo. Jak nie lepiej. Dwa wróciły. Jak jest wiatr, to jemu słabo siada. Niestety drzewa przeszkadzają. U mnie jest ciemny, proszę państwa. Bokuje. O, teraz go przekręcę tu w tą stronę. Czy to będzie lepiej, czy gorzej? Nie, gorzej. O. Dwa ciemne, jakieś od niego poszedł ciemne. O, Marcina, już siedzą. Prawie. Tu znowu dwa poszły. Już wszystko się wyskoczyło. Winer jest chyba jeszcze. Trząchały teraz. Poszedł. Kolejny. Oj, co się Marcina, nie wiem, czy przepłoszyło, czy co? No dawajcie, dawajcie. Winer jest, jakiś taki kok chyba. Tu jeszcze ze cztery pocztowe są, je tak podbijają trochę. O, chociaż cicho. Kręcą go czy nie? O, wkręcają go, cicho, pójdzie chyba. Zobaczcie, jak przodem tu. O, 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 o. O, o, siada. Usiadł, dzik, usiadł. Na pewno winerek jest. Jest winerek. Tylko. No ciekawe, czy coś tam do niego nie usiadło. Chyba nie. Tak mu się dziwnie zerwało od razu. Patrzę po ciemnych jeszcze, ale nie ma nic ciemnych. Jakoś usiadło, nawet z pocztowymi. Jakoś go tam wtarły. No dobra, zobaczymy jaki wynik. W takim kolorze to jeszcze winera nie widziałem. Stalowy. Młody z tego roku. Pyszczek chodził, może do Marcina usiadł. Niech sobie pożerują teraz one. One te to jeszcze sobie potrafią żerować, wyjść, poskubać. To lubią bardzo. Dzikie wino. Zobaczcie, jak uciekają. Marcina parę sztuk nie usiadło. Zamiast iść im tam w dach, co był taki kierunek, to one, kurde, zobacz. Widzicie? No, dopędzi Marcin. No, Marcina chłopaki chyba ganiają, bo tak jakoś na raty. Moje już tam wkręcają się w dach, zobaczcie. Co to jest? A Marcin przestanie dawać ganiać, jak oni będą tak ganiać, proszę bardzo. Chyba, że coś złapią. Żałobnik został i jasny został. Tam u niego widzę. Dwa jasne nawet. Czekaj. Trzy jasne. Jeszcze pod te parę sztuk usiądą. Idą.
Ale ją męczyliśmy dzisiaj. 15 razy w ten wiatr ganiany, człowieku. Nie wiem, on mi chyba też coś złapał. Nie wiem, czy tam jasny do niego nie został, teraz nie usiadł. O, nie widzę. Widziałem, że został, ale nie widziałem, żeby wracał. U mnie chyba dwa są. Dwa ciemniaki. Ale jakbym nie walnął w blachę, to by nie usiadł. Zobaczcie tu, jak siedzą. Jeden, a ten drugi za nim. Dziobie się. Przerażone, wymęczone. Nogi rozstawione. O, powoli się oswajają. To dla Adama. Adam ostatnio z ciemnych zadowolony. Jednemu z nogi krew troszkę poleciała, jak go łapałem. Ale listki, kurde, zobaczcie. Nie wiem, czy to tegoroczne, czy to tamtoroczne, ale takich ciemnych. Dwie samiczki, jak bliźniaki wyglądają. Czyściutkie. Króciutkie. Okej, Adamowi do ściny. O. Adama idą, ale nie wiem, którego to są Adama. Ładnie przyszły. Moje tam, nad Marcinem. Niedobrze. Oba jak wkręcają. Moje poszły tam. Niestety. A już dzisiaj tyle razy było ganiane. Milion razy. Ej, no zeszły tutaj do siadania. Niedobrze. Oj, chyba Łukasz dogonił. Chyba. Ta moja malutka kupeczka, co ona tam zrobi? Marcina nie ma, Marcin już chłopakom zakazał ganiać pewnie. A. No i... Zobacz. Tam stutuj, jak moje tam wpadną. Jak nasze tam wpadną, to przepadną. Kurde, tam ma jak rynek, no. Niestety. Ja nie wiem, to są dwóch Adamów i Łukasz. No zobaczcie. Na dole. Tyle. Tu jedna grupa. Tam druga grupa i tam trzecia grupa. A moje gdzie są? A moje są tutaj. Nad gołębnikiem. Siły już nie mają. Marcin też zagrał. Cicho, może być lepiej. Może być dobrze. Zobacz. Ale to trzy kupy, one jakby oddzielne, ja nie wiem. Tu na dole to Adama. Zaraz ścina będzie. Tu to zaraz będzie ścina. One się tak już pokochały w tych ścinach, że... No i jeszcze pomęczone są. Zobaczcie, ich nad nami są. No ale co zrobisz, jak... Nie, tak one tak do... Kręcą się, kręcą. Ty, może przyjdą, ty, zobacz, wyżej są. Mogą pić dołem, no. Liptonowa, jakim chłopakom ścinę mają, ale to... Szwagry. Oj, cicho. Może tu zejdą. Nie zejdą. Nasze to jak pocztowe już chodzą, nie mają siły. Teraz pójdę, zobacz. Atakuj ta. Stępia. Oba, czekaj, cicho. Idą, idą. Moje to są nieprzewidywalne. Już są tu, zaraz mogą być tam. Nie chcę z Marcinowymi się złapać.
Te jakby przekręciły tutaj, tak niżej zeszły, ale one... O! Cicho. Marcin gwiżdże zawzięcie. Chce odrobić stratę. Cicho. Widzicie? Tam odchodzą nasze. Moje teraz są u niego, a jego uciekły tam. I tak się właśnie wszystko toczy. O, jakiś żałobnik lata. Nie ma co męczyć, nie ma, nie ma nic na co. One nie mają sił. Tak, stanik. Na kto? No daro 9. No. Kurwy jebane. Ale kurwy. Ty świniaku, ty. Chociaż siadają jakoś, zobacz. Chwała im za to. Po zawodach, pocztowe sobie wypuszczam i jadę do chałupy. Dzisiaj 3-0 z Marcinem, widzicie, jak to jest. Raz do przodu, raz do tyłu, cały czas. No i gitara, no. Chłopaków tam jeszcze chodzą, widzę. Szwagrów. Petarda moją, mówię, tam jakby wpadły. Ale ganiam, panowie, nie poddaję się. Nigdy nie... Nie składam broni, że tak powiem. Walka to walka. No, szkoda, że... Znaczy nie szkoda, nie szkoda, bo wyłapałem rano, znaczy rano, łapałem Marcinowi 3, no to jest git. Marcin, bliższy sąsiad. A że już potem już nie chcę chodzić, no to już wymęczone dzisiaj były naprawdę. Poczta. Dobra. Najważniejsze, że Dereś wrócił, samiczka. Proszę bardzo, gdzieś na noc była. A to jest bardzo puchliwe, są zwierzęta. Deresiu już więcej nigdy w życiu nie kupię. Nie nadają się do takich walk. No taka jest, no to oko ma czerwone. Jest malutka. Namiot jest za to duży. I tyle. Dzisiaj powalczyliśmy troszkę. Nie wiem, chyba nic nie zginęło. Chyba nie. Ile razy można liczyć? 127, jest to dwóch wcześniej brakowało. Właśnie nie wiem, czy ktoś tam złapał. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.